Cześć, z tej strony Tomasz. W dzisiejszym odcinku opowiem o jednym z najokrutniejszych obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie. Zapraszam do oglądania. Obóz w Buchenwaldzie był jednym z pierwszych i największych obozów koncentracyjnych w granicach Niemiec w 1937 roku. Wśród pierwszych więźniów było wielu komunistów lub osób podejrzewanych o komunizm. Obóz koncentracyjny Buchenwald został założony przez SS na początku lipca 1937 roku. Obóz miał nosić nazwę Ettersberg, od wzgórza w Turyngii, na którego północnym zbożu powstał ten obóz. Zaproponowana nazwa została uznana za nieodpowiednią, ponieważ kojarzyła się z kilkoma ważnymi postaciami niemieckiej kultury, zwłaszcza z oświeceniowym pisarzem Johannem Wolfgangiem von Goethe, który mieszkał w Weimarze. Zamiast tego obóz miał zostać nazwany Buchenwald, w nawiązaniu do Lasu Bukowego znajdującego się na tym terenie. Jednak badacz Holokaustu James Young napisał, że przywódcy SS wybrali miejsce obozu właśnie po to, by zatrzeć kulturową spuściznę tego obszaru. Po oczyszczeniu terenu obozu z drzew pozostał tylko jeden duży dąb. Podobno był to jeden z dębów Goethego. Obóz, który miał pomieścić 8 tysięcy więźniów, miał zastąpić kilka mniejszych obozów koncentracyjnych znajdujących się w pobliżu, w tym Bad Sulza, Sachsenburg i Lichtenburg. W porównaniu z tymi obozami Buchenwald przynosił SS większe zyski, ponieważ pobliskie złoża gliny mogły być wykorzystywane do produkcji cegieł dzięki przymusowej pracy więźniów. Pierwsi więźniowie przybyli 15 lipca 1937 roku, a ich zadaniem było oczyszczanie terenu z drzew i budowa obiektów obozowych. Do września liczba więźniów wzrosła do 2400 po przeniesieniu z Bad Sulz, Sachsenburga i Lichtenburga. Pierwszym komendantem Buchenwaldu był SS-Obersturmbannführer Karl Otto Koch, który kierował obozem od 1 sierpnia 1937 do lipca 1941 roku. Jego druga żona, Ilse Koch, zyskała sławę jako wiedźma z Buchenwaldu ze względu na swoje okrucieństwo i brutalność. W lutym 1940 roku Koch kazał wybudować więźniom krytą ujeżdżalnię, którzy ginęli dziesiątkami z powodu ciężkich warunków panujących na placu budowy. Hala została wybudowana wewnątrz obozu, w pobliżu stołówki, tak że często można było zobaczyć tam Ilse Koch jeżdżącą rano konno w takt orkiestry więźniarskiej. Sam Koch został w końcu uwięziony w Buchenwaldzie przez władze nazistowskie za podżeganie do morderstwa. Oskarżenie zostało wniesione przez księcia Waldecka i doktora Morgana, a później dodano do niego zarzuty korupcji, defraudacji, handlu na czarnym rynku i wykorzystywania pracowników obozu dla własnych korzyści. Oskarżono także innych urzędników obozowych, w tym Ilse Koch. W wyniku procesu Karl Koch został skazany na karę śmierci za zhańbienie siebie i SS. Stracono go przez rozstrzelanie 5 kwietnia 1945 roku, tydzień przed przybyciem wojsk amerykańskich. Ilse Koch została po wojnie skazana na 4 lata więzienia. Wyrok zmniejszono do 2 lat i została zwolniona. Następnie została ponownie aresztowana i skazana przez powojenne władze niemieckie na karę dożywotniego więzienia. Popełniła samobójstwo w więzieniu w Eichach w Bawarii we wrześniu 1967 roku. Drugim komendantem obozu w latach 1942-1945 był Hermann Pister. Został on osadzony w 1947 roku w procesie Dachau i skazany na karę śmierci. Jednak 28 września 1948 roku zmarł w więzieniu w Landsbergu na atak serca przed wykonaniem wyroku. Liczba kobiet przetrzymywanych w Buchenwaldzie wahała się pomiędzy 500 a 1000. Pierwszymi więźniarkami było 20 więźniarek politycznych,
którym towarzyszyła strażniczka SS Auf Zehring. Kobiety te zostały przywiezione do Buchenwaldu z Ravensbrück w 1941 roku i zmuszone do seksualnego niewolnictwa w obozowym domu publicznym. SS zwolniło później SS-mankę pełniącą służbę w burdelu za korupcję. Większość więźniarek przybyła jednak w 1944 i 1945 roku z innych obozów, głównie z Auschwitz, Ravensbrück i Bergen-Belsen. Wydzielono dla nich tylko jeden barak, nad którym czuwała kierowniczka bloku kobiecego. Blockführerin Franziska Hoengsberg przybyła z Essen po jego ewakuacji. Wszystkie więźniarki zostały później wywiezione do jednego z wielu kobiecych obozów satelickich Buchenwaldu. W Buchenwaldzie nie stacjonowały na stałe żadne kobiety strażniczki. Ilse Koch była główną przełożoną Oberaufseherin 22 innych strażniczek i setek więźniarek w obozie macierzystym. Ponad 530 kobiet pełniło służbę strażniczą w rozległym systemie podobozów i komand zewnętrznych w całych Niemczech. W Buchenwaldzie służyły i szkoliły się tylko 22 kobiety w porównaniu z ponad 15 tysiącami mężczyzn. Do obozu koncentracyjnego Buchenwald należało około 136 podobozów. Pierwsze podobozy Buchenwaldu powstały w 1941 roku, aby więźniowie mogli pracować w pobliskich zakładach przemysłowych SS. W 1942 roku SS zaczęło wykorzystywać swoich robotników przymusowych do produkcji zbrojeniowej. Ponieważ bardziej opłacało się wynajmować więźniom firmom prywatnym podobozy, zakładano w pobliżu fabryk, w których istniało zapotrzebowanie na pracę więźniów. Prywatne firmy płaciły SS od 4 do 6 Reichsmarek za dzień pracy więźnia, dzięki czemu SS uzyskało szacunkowo 95,5 miliona Reichsmarek dochodu w okresie od czerwca 1943 do lutego 1945 roku. Tak więc podobozy w Buchenwaldzie były wykorzystywane głównie do produkcji zbrojeniowej oraz do innych wyrobów i są uważane za obozy pracy. Warunki w nich panujące były gorsze niż w obozie macierzystym. Więźniowie otrzymywali niewystarczające wyżywienie i nieodpowiednie schronienie. Chociaż wysyłanie do obozów koncentracyjnych jeńców wojennych z krajów zachodnich było dla władz niemieckich nietypowe, w Buchenwaldzie przez 2 miesiące przebywała grupa 168 lotników pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Jamajki. Wszyscy oni przybyli do Buchenwaldu 20 sierpnia 1944 roku. Wszyscy ci lotnicy znajdowali się w samolotach, które rozbiły się w okupowanej Francji. Podaje się dwa wytłumaczenia wysłania ich do obozu koncentracyjnego. Pierwszą przyczyną było to, że udało im się nawiązać kontakt z francuskim ruchem oporu, a niektórzy z nich byli przebrani za cywilów, a gdy ich złapano, mieli przy sobie fałszywe dokumenty. Zostali więc zakwalifikowani przez Niemców jako szpiedzy, co oznaczało, że ich prawa wynikające z konwencji genewskiej nie były respektowane. Drugie wyjaśnienie jest takie, że zostali oni zakwalifikowani jako tzw. lotnicy terroru. Lotnicy byli początkowo przetrzymywani w więzieniach i siedzibach gestapo we Francji. W kwietniu lub w sierpniu 1944 roku wraz z innymi więźniami zostali zapakowani do krytych wagonów towarowych i wysłani do Buchenwaldu. Podróż trwała 5 dni, podczas których otrzymywali bardzo mało jedzenia i wody. Główną przyczyną umierania więźniów w Buchenwaldzie były choroby spowodowane ciężkimi warunkami tam panującymi, przy czym powszechne było głodzenie i związane z tym choroby. Wielu niedożywionych i cierpiących na choroby więźniów było dosłownie urabianych na śmierć w ramach polityki eksterminacji przez pracę, ponieważ więźniowie mieli do wyboru tylko niewolniczą pracę lub nieuchronną egzekucję. Wielu więźniów zmarło w wyniku eksperymentów na ludziach lub padło ofiarą samowoli strażników SS. Inni więźniowie zostali po prostu zamordowani, głównie przez rozstrzelanie i powieszenie. Walter Gerhard Martins Sommer był SS Hauptsturmführerem, który służył jako strażnik w obozach koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie. Znany jako Kat z Buchenwaldu, był uważany za zdeprawowanego sadystę, który podobno kazał ukrzyżować Otto Neururera i Matthiasa Spanlanga, dwóch austriackich księży, do góry nogami.
Szczególną sławę przyniosło Zumerowi wieszanie więźniów na drzewach zanadgarskich, którzy mieli związane za plecami. Była to technika tortur, znana jako strapato, w tak zwanym śpiewającym lesie, nazwanym tak z powodu krzyków, które wydobywały się z tego zalesionego obszaru. W Buchenwaldzie dokonywano także zbiorowych egzekucji jeńców radzieckich. W latach 41-42 co najmniej 1000 mężczyzn zostało wybranych przez grupę 3 funkcjonariuszy Gestapo z Drezna i wysłanych do obozu w celu natychmiastowej likwidacji poprzez strzał w kark. Obóz w Buchenwaldzie był także miejscem zakrojonych na szeroką skalę prób szczepienia przeciwko tyfusowi epidemicznemu w latach 42-43. W sumie do testów wykorzystano 729 więźniów, z których 154 zmarło. W Buchenwaldzie przeprowadzono także inne eksperymenty na mniejszą skalę. Celem jednego z takich eksperymentów było ustalenie dokładnej dawki śmiertelnej trucizny z grupy alkaloidów. Według zeznań jednego z lekarzy truciznę podano 4 jeńcom radzieckim, a gdy okazało się, że nie jest ona śmiertelna, uduszono ich w krematorium, a następnie rozebrano na części. Wśród innych eksperymentów był taki, w którym w celu sprawdzenia skuteczności balsamu na rany po bombach zapalających więźniom zadawano bardzo silne oparzenia białym fosforem. Według dokumentów SS zginęło 33 462 osoby. Dokumenty te nie zawsze były jednak dokładne. Wśród rozstrzelanych przed 1944 rokiem wiele osób figurowało jako przekazane do Gestapo. Ponadto od 1941 roku jeńców radzieckich rozstrzeliwano w masowych egzekucjach. Przybywający do obozu więźniowie, wytypowani do egzekucji, nie byli wpisywani do ewidencji obozowej i dlatego nie znaleźli się wśród 33,5 tysiąca wymienionych zmarłych. Jeden z byłych więźniów Buchenwaldu, Armin Walter, obliczył liczbę egzekucji na podstawie liczby strzałów w kręgosłup u podstawy głowy. Jego zadaniem w Buchenwaldzie było założenie i opieka nad instalacją radiową w zakładzie, w którym dokonywano egzekucji. Przeliczał wartości, które przychodziły teleksem i ukrywał te informacje. Podaje, że w ten sposób rozstrzelano 8,5 tysiąca jeńców radzieckich. Według tego samego źródła łączną liczbę ofiar śmiertelnych w Buchenwaldzie szacuje się na 56,5 tysiąca osób. 4 kwietnia 1945 roku amerykańska 89. Dywizja Piechoty zajęła Ohrdruf pod obóz Buchenwaldu. W dniach od 6 do 11 kwietnia 1945 roku Buchenwald został częściowo ewakuowany przez Niemców. W dniach poprzedzających przybycie wojsk amerykańskich tysiące więźniów zostało zmuszonych do przyłączenia się do marszów ewakuacyjnych. W dużej mierze dzięki staraniom polskiego inżyniera i krótkofalowca. Jego przedwojenny znak wywoławczy to SP2BD5 Gwidona Damazyna. Osadzonego w obozie od marca 1941 roku udało się zbudować tajny nadajnik krótkofalowy i mały generator, które ukryto w sali kinowej więźniów. 8 kwietnia w południe Damazyn wraz z rosyjskim więźniem Konstantym Iwanowiczem Leonowem wysłali wiadomość alfabetem Morsa przygotowaną przez przywódców podziemnego ruchu oporu więźniów, przypuszczalnie Waltera Bartla i Harego Kuna. A wiadomość ta brzmiała następująco. Do aliantów, do armii generała Pattona. Tu obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie. SOS. Prosimy o pomoc. Chcą nas ewakuować. SS chce nas zniszczyć. Tekst powtórzono kilkakrotnie w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Damazyn nadał transmisję w języku angielskim i niemieckim, a Leonow w rosyjskim. 3 minuty po ostatniej transmisji wysłanej przez Damazyna dowództwo 3 Armii USA odpowiedziało następująco. KZBU, utrzymać się. Spieszę wam z pomocą. Sztab 3 Armii. Według Teofila Witka, współwięźnia polskiego, który był świadkiem transmisji, Damazyn po otrzymaniu wiadomości zemdlał. Gdy wojska amerykańskie zbliżały się do obozu, Gestapo w Weimarze zatelefonowało do administracji obozu z informacją, że wysyła materiały wybuchowe, aby wysadzić w powietrze wszelkie dowody istnienia obozu, w tym jego więźniów. Gestapo nie wiedziało jednak, że administratorzy już uciekli.
Więzień odebrał telefon i poinformował centralę, że materiały wybuchowe nie będą potrzebne, ponieważ obóz został już wysadzony w powietrze, co nie było prawdą. Oddział żołnierzy amerykańskiego 9 Batalionu Piechoty Pancernej z 6 Dywizji Pancernej wchodzącej w skład 3 Armii Amerykańskiej pod dowództwem kapitana Frederica Keffera przybył do Buchenwaldu 11 kwietnia 1945 roku o godzinie 15:15. Obecnie jest to stała godzina zegara na bramie wjazdowej. Żołnierze zostali powitani w bohaterski sposób, a wycieńczeni, ocaleni znaleźli jeszcze siłę, by rzucić kilku wyzwolicieli w powietrze na znak świętowania. Jeszcze tego samego dnia oddziały amerykańskiej 83. Dywizji Piechoty zajęły Langenstein, jeden z kilku mniejszych obozów wchodzących w skład kompleksu Buchenwald. Dywizja uwolniła tam ponad 21 tysięcy więźniów. Nakazała burmistrzowi Langenstein dostarczenie do obozu żywności i wody, a także pospieszyła zaopatrzeniem medycznym z 20 szpitala polowego. W czwartek, 12 kwietnia 1945 roku rano, dowództwo 3 Armii wysłało do obozu 80. Dywizję Piechoty, która przejęła nad nim kontrolę. Tego samego dnia przybyło kilku dziennikarzy. Być może z 80. Dywizją, w tym Edward Murrow, którego relacja radiowa z przybycia i przyjęcia do obozu została wyemitowana przez CBS i stała się jedną z jego najsłynniejszych. Cytuję. Poprosiłem o obejrzenie jednego z baraków. Tak się złożyło, że zajmowali go Czechosłowacy. Kiedy wszedłem, mężczyźni tłoczyli się wokół mnie. Próbowali podnieść mnie na ramiona. Byli zbyt słabi. Wielu z nich nie mogło wstać z łóżka. Powiedziano mi, że w tym budynku stacjonowało kiedyś 80 koni. Przebywało w nim 1200 mężczyzn, po 5 na jednej pryczy. Smród był nie do opisania. Wezwano lekarza. Przejrzeliśmy jego akta. W małej czarnej książeczce były tylko nazwiska, nic więcej. Nic o tym, kim byli ci ludzie, co robili, ani jakie mieli nadzieje. Za nazwiskami tych, którzy zginęli, widniał krzyż. Policzyłem ich. Było ich w sumie 242. 242 z 1200 osób w ciągu jednego miesiąca. Gdy wyszliśmy na dziedziniec, jeden z mężczyzn padł martwy. Był to fragment raportu Edwarda Murrowa z Buchenwaldu. Po zwiedzeniu obozu Patton polecił burmistrzowi Weimaru sprowadzić do Buchenwaldu 1000 obywateli. Mieli to być głównie mężczyźni w wieku wojskowym z klasy średniej i wyższej. Niemcy musieli przejść 25 km w obie strony pod uzbrojoną strażą amerykańską, gdzie pokazano im krematorium i inne dowody nazistowskiego okrucieństwa. Amerykanie chcieli w ten sposób zapewnić, że naród niemiecki weźmie na siebie odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie, zamiast odrzucać je jako propagandę okrucieństwa. Generał Dwight Eisenhower zaprosił również dwie grupy Amerykanów do zwiedzenia obozu w połowie kwietnia 1945 roku. Dziennikarzy i redaktorów z najważniejszych amerykańskich wydawnictw, a następnie kilkunastu członków Kongresu z Izby i Senatu. Na czele z przewodniczącym senackiej większości Albenem Barclayem. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego odcinka. Zapraszam gorąco do udostępniania, do subskrybowania kanału.